Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie na kolejnym vlogu. Jest to vlog z soboty. Będzie on, myślę, dość krótki. Chociaż Wam powiem, że jak złożyłam vloga, którego widzieliście z piątku, jak zobaczyłam, że on ma pół godziny, to ja nie wiem, kiedy ja tyle gadałam, że wyszło aż pół godziny, także no. Dzisiaj mam na sobie, słuchajcie, tą bluzę Dog Mom z Timu, tylko że ona jest, jak widzicie, niesamowicie na mnie duża, ale na takie wolne dni jest super. Bo jest po prostu luźno. Ja, słuchajcie, rano zrobiłam sobie, jak widać po moich włosach, już się przyzwyczaić powinniście, prawie 10 km na bieżni, z czego połowa, no tak pół na pół był bieg i pół na pół był marsz, także dwa treningi. I później zmyłam wszystkie naczynia z dwóch dni, bo my zawsze czekamy, aż zlew się wypełni. Wszystko inne jest czyste i sprzedałam puzzle kolejne, mówiłam Wam chyba w poprzednim vlogu, albo nie, że sprzedam dwa opakowania puzzli, teraz sprzedam kolejne puzzle. Teraz nagle się światło zmieniło za mną, bo nagle przestało słońce świecić i dlatego nawet nie paliłam tutaj świateł, bo było naprawdę, naprawdę jasno, a tutaj mam, myślę, że jest ok, nie będę długo gadać. I teraz zapakowałam te puzzle, czekam, aż Andrzej wstanie, a już jest godzina 11:30, ale mocno go kaszel męczył, także jeszcze mu dam z godzinkę. A ja, zobaczcie, kubek Harry Potter. Nie wiem, czy go pamiętacie z grudnia, który bardzo często u mnie teraz gości. Teraz moje dwa główne kubki jakby na ten ostatnie dwa tygodnie, tydzień, półtora. To jest ten i to jest ten Hello Autumn, który sobie kupiłam. A ten jest super, bo ma ten kociołek, wiecie, że ta herbatka się mi, jak to się mówi, parzy. Oczywiście Irving, zaraz sobie dodam do niej cytrynki i dodam sobie miodu od mojej mamy. Też schowałam te, słuchajcie, miody, które dostałam w grudniu w takich małych opakowaniach i teraz właśnie zostało mi chyba ostatnie. One są tak pyszne i ostatnio też dowiedziałam się od Andziax. Przepraszam, że tak często mówię o niej w moich filmach, ale po prostu teraz jeszcze ogólnie, nawet dzisiaj dodała film. To dowiedziałam się od niej, że ponoć, ona też powiedziała, że ponoć, ale to trochę ma sens. Te właśnie miody, które są takie twarde, jakby wyciągane z tych słoików, są dużo, dużo zdrowsze niż te lane. Także jak skończę te słoiczki od mojej mamy, to chyba kupię sobie w polskim sklepie normalny miód w słoiku, ale to czekam na Wasze potwierdzenie, osób mądrzejszych ode mnie, czy tak faktycznie jest, że te lane miody wcale nie są takie zdrowe i że faktycznie jak już chcemy zdrowo, to żeby był ze słoika normalnie ten gęsty. Także czekam, nie będę robić zakupów, dopóki mi nie napiszecie, także czekam na waszą wiadomość pod spodem. Przez chwilę w ogóle myślałam, że może ja pójdę sobie na tą stację wysłać te puzzle, bo obaj idą przez Jodel. Ale wiecie, tak mam ochotę czytać tą książkę. Jest tak zimno na dworze, a i tak jadąc później do Dunstop, dosłownie przejeżdżamy koło tej stacji, więc trochę bez sensu iść. I tak już mam 12 tysięcy kroków dzisiaj zrobione, także to nie jest tak, że potrzebuję jakoś kroków na już. I tyle. Muszę dzisiaj się tylko pilnować z zakupami, żeby nie kupować jakichś pierdół dla siebie, bo tak jak Wam mówię, mam problemy z tym podjadaniem, a jak faktycznie nie mam nic do podjadania, to po prostu nie podjadam. A no niestety wpadłam w taki coś, że o, wezmę sobie tylko jedną rzecz albo tylko dwie rzeczy, nie ma. Koniec. Teraz też jestem przed samymi dniami, wiecie jakimi, także też jestem napompowana, w ogóle ledwo spodnie zapięłam, które są na mnie normalnie za duże, także no, jest jak jest, ale mam te tabletki na zatrzymanie się wody w organizmie i od jutra zaczynam je brać, bo kupiłam je chyba z 2 miesiące temu i leżą zapakowane, a odboje mieliśmy je brać. Także nie, zaczynam to robić i też chyba czas na nową butelkę na wodę, bo ta w pracy jest jakaś dziwna już. Jednak te plastikowe, wiecie co, co jakiś czas dla mnie one, nie wiem, takie robią się dziwne, a no niestety szklanych do pracy nie możemy mieć, ponieważ jest, wiecie, health and safety risk. Także myślę, mogłam coś zamówić w sumie na Timu. No ale dobra, zobaczę. Dzisiaj chciałabym iść do TK Maxx. Bardzo bym chciała i zrobić sobie małą przyjemność, taką malutką, malutką, bo ponieważ te kalendarze adwentowe, które mi się podobają, nie mam na nie pieniędzy, więc mnie nie stać, więc nic nie kupuję, to mam ochotę na kubek. Taki halloweenowy kubek, po prostu, no tak za mną siedzi, to znowu przez Andziax, po prostu, nie będę o niej więcej mówić, ale mam ochotę, mam nadzieję, że jak ładnie się uśmiechnę do Andre, to on mnie do tego TK Maxa weźmie, a obok TK Maxa jest Pecet Home, a słyszałam, że w Pecet Home są niby świetne, świetne promocje, także chcę zajść, chcę zobaczyć, zobaczymy, tylko że
Musi mi najpierw mój mężczyzna wstać, dlatego chcę mu dać dłużej pospać, żeby wtedy on miał dobry humor, że mu pozwoliłam dłużej spać i wtedy będzie skłonny zrobić dla mnie więcej rzeczy. Tak myślę. Szczególnie, że słuchajcie, no w przyszłym tygodniu to jest ten tydzień, że robię 6 dni, czyli niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, 6, boże nie, sobota, piątek, 60 godzin. Mega się cieszę, słuchajcie, mega jestem ciekawa mojej wypłaty, bo to jest, już mamy podwyżkę od tamtego tygodnia. No i przy 60 godzinach, gdzie tak jak Wam mówiłam, 40 do 50 godzin mamy stawkę 1,5, a powyżej 50 godzin, te ostatnie 10 godzin, które zrobię, to jest stawka podwójna. Także no, fajna, fajna kasa, która pójdzie na mortgage tak naprawdę, bo jesteśmy do tyłu z pieniędzmi w tym miesiącu. Także to jest tak, że nagle będę mogła sobie coś kupić za to. Nie, 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 to po prostu idzie na rachunki. Ale za rachunki trzeba płacić, jeżeli możliwość jest, żeby dorobić, żeby jakoś troszeczkę łatwiej było zapłacić te rachunki, no to wiadomo, że trzeba takie okoliczności, takie rzeczy łapać. Nie wiemy nadal, ile wyjdzie nas samochód. 9 jest chyba w środę, jak się nie mylę, także zobaczymy, jak to wyjdzie z tym samochodem. I jeszcze przed chwilą dostałam rachunek za wodę, także no, dobrze, że ta woda w Anglii, chyba w Polsce zresztą też nie, ale w Anglii nie jest jakaś duża, także te rachunki są dość małe. My też jesteśmy we dwójkę i tej wody też tak dużo jakoś nie wiecie, nie marnujemy, ale no, ale rachunek to rachunek, więc ciągle ktoś ode mnie chce jakieś pieniądze, Wam powiem. Weszłam do kuchni, chciałam pogadać do Aleksy, żeby mi puściła Minema. Ona do mnie mówi, że mi się subskrypcja skończyła. A dlaczego mi się skończyła subskrypcja? Ponieważ większość, jak zmieniłam nazwisko, to zmieniłam też kartę i dane moje osobowe się zmieniły. I przez jakiś czas, chyba przez miesiąc albo przez dwa, było wszystko ok, no bo przecież, wiecie, korzystałam. A ostatnio jak właśnie Amazon Prime mi się zlikwidował, bo nie mogli pobrać płatności. Ale dziwne, bo wszyscy inni, jak na przykład siłownia, pobierają. Także nie wiem, od czego to idzie, od jakich to jest danych zależnych, bo siłownia mi normalnie pobrała, Glossybox normalnie pobiera, Look Fantastic normalnie pobiera, nie wiem, polskie telewizje, VPN, a Amazon nie mógł pobrać. I właśnie teraz Amazon Music i wcześniej Amazon Prime. No nie wiem, nie wiem, o co chodzi, ale faktycznie musiałam update'ować moją kartę. A może mi się karta kończy? Może to nie chodzi o nazwisko? Nie wiem, w każdym razie, słuchajcie, weszłam na ten, żeby się połączyć do Was, żeby się przywitać, a już się witam 7 minut 30. Tak się rozgadałam do Was, także idę, jak to znaczy, że moja herbata się już zaparzyła, idę dodawać moje rzeczy i w ogóle ponoć fajna jest herbata, jak się doda dżemu. Nigdy nie dodawałam dżemu. Jestem bardzo mega laikiem, jeżeli chodzi o herbaty i do tamtego roku, nie, zaczęłam je pić w sumie 2 lata temu, przez vlogmasy, przez dziewczyny. Później właśnie dostałam te herbatki i zaczęłam je, pokochałam je, ale oglądając Anjax, w ogóle jak w Polsce podają te herbaty, właśnie z jakimiś dżemami, jakimiś milionem rzeczy pływających w tej herbacie, że ja czuję, że ja będę herbaciara. No, tak czuję, że to jest mój czas herbaciany. Także kolejne pytanie do Was, do dziewczyn, do herbaciar, które robią inne herbaty niż tylko orze, zaparzą i wrzucą sobie cytrynę i miód. Jakie herbaty fajne mi polecacie, żeby sobie zrobić? Nie mam co faktycznie takiego dzbanka, który trzyma to ciepło, ale myślę, że powinnam w taki dzbanek zainwestować, ponieważ tak jak mówię, herbaciara się ze mnie robi. Także czekam na Wasze pomysły, jeżeli chodzi o fajne herbatki. Ja wiem, że w internecie jest ich 1 500 000, 3 900, ale ja lubię, jak Wy mi dajecie jakieś fajne przepisy lub fajne rady, bo jakoś tak wtedy czuję się do Was bardziej zbliżona i tak fizycznie wiem, że ktoś, jakby koleżanka mi poradziła, jaką herbatę zrobić. Także czekam na Wasze pomysły i widzimy się troszeczkę później. Mam nadzieję, że z Holem z TK Maxa. Słuchajcie, przychodzę do Was jeszcze na chwilę, tym razem z kawą Kinder, wyszło piękne słoneczko, tutaj jest mój pan. Przychodzę do Was, bo zapomniałam Wam powiedzieć bardzo ważnej rzeczy. Słuchajcie, wchodźcie na kanał do Joanny Pienkowskiej, ja Wam tutaj podlinkuję. Ona robi teraz zrzutkę dla kotków, którym pomaga po prostu na ich karmę, żeby te koty dożywić. Wiele miejsc jest teraz jakby tak zabitych, że nie mają jak się nawet schować, także pomóżmy kotkom. Ja wiem, że macie ogromną siłę w sobie. Oczywiście w styczniu u mnie na kanale, jak od kilku już lat, będzie zbiórka na nie tylko na pieski, na zwierzęta ogólnie do schroniska, z którego wzięliśmy Bastera, ale na razie jak możemy wspomóżmy Joannę, żeby mogła, ona to wiecie, z własnej kieszeni po prostu dokarmia te koty, więc miłoby było ją wesprzeć.
Nie muszą to być wielkie sumy pieniędzy. Ja to powtórzę nie pierwszy, nie drugi, nie ostatni raz. Sama dużo nie dałam, mogę Wam się tutaj przyznać z ręką na sercu, że dałam 20 zł, bo po prostu, wiecie, mam bardzo dużo różnych innych wydatków, ale 20 zł to jest jedna kawa. To jest jedna jakaś pierdoła, której sobie odmówimy, a jakby każda z nas dała 20 zł, to wyobraźcie sobie, jaka to byłaby suma. Asia chyba ma 3000 subskrypcji, jak dobrze... Tak, 3000, bo teraz jej składam gratulacje. Także jakby pomyślcie, 3000 osób dało te 20 zł, piękna suma, albo nawet 10 zł. Słuchajcie, nawet jak macie tylko 5 zł, to można dać 5 zł, bo ponownie, jakby te 3000 osób dało po 5 zł, fajna suma. Także ja Wam podlinkuję kanał Asi tutaj pod spodem, w razie gdybyście nie widziały. Oczywiście w ogóle polecam jej kanał, bo to jest bardzo ciepła, bardzo fajna osoba, bardzo szczera, bardzo naturalna, nic tam nie oszukuje, nic nie udaje, wygląda jak 18, a ma tych lat troszeczkę więcej niż 18, ale tylko troszeczkę. Także słuchajcie, wspomóżmy ile możemy. Ja stwierdziłam, że dzisiaj sobie nie kupię kawy na mieście, tak jak planowałam, a 20 zł poszło i myślę, że każdy z nas bez tej jednej kawy nie zbiednieje. Można ją zrobić w domu, jest równie pyszna. Także dziewczyny, mówię do dziewczyn, bo głównie dziewczyny mnie tu oglądają, w nas siła, ale jeżeli są jacyś panowie, to oczywiście też zapraszam do zbiórki. Pamiętajcie, kanał jest podlinkowany w opisie. Proszę, proszę, pomóżcie, a jeżeli traficie pierwszy raz do Asi ode mnie, miło mi by było, jakbyście po prostu w komentarzu napisały: jesteśmy od Sylwii, albo jestem od Sylwii, albo serduszko od Sylwii. Myślę, że Asi zrobiłoby się miło, że ktoś ode mnie poszedł do niej. Także zapraszam z tego miejsca i nie zapomnijmy o tym małym dodatku. I nigdy nie jest za mało, bo każdy datek dodany do następnego datku sprawia piękną, wielką sumę. Wiele osób czasem nie da tych, powiedzmy, 5 zł, bo mu jest głupio, ale jak te 10 osób nie da tych 5 zł, to już jest 50 zł. Także nikt nie będzie nigdy, moim zdaniem, osądzał, że ktoś dał tylko tyle, a będzie wdzięczny za to, że da tyle. Sama wiem to z mojej zbiórki, którą robię co roku, tak jak wspominałam, że nigdy naprawdę nie... Miło mi było, czy to było 5 funtów, czy 10 funtów, powiedzmy, czy 20 funtów, to mi było tak samo miło, że ktoś w ogóle chciał wpłacić. Także trzymam kciuki za to, żebyście wpłacały i trzymam kciuki, żebyście poszły do Asi. Buziaczki, do później. Słuchajcie, jestem na chwilkę tylko, bo zaraz biegnie. Tak, zaraz idziemy z Basterem na spacer, jest godzina 5:30, my dopiero wróciliśmy. Zdecydowaliśmy... Bastuś! Byliśmy w Home Bargains, byłam w PC Home, byłam w TK Maxx i byłam w Aldiku teraz na koniec. I jeszcze nawet nie jechaliśmy, słuchajcie, do Dunstable, bo teraz są takie korki, połowa ulic jest zamknięte, że stwierdziliśmy, że nie jedziemy do Kempston. I na szybciutko Wam pokażę kilka rzeczy z Home Bargains. Wiadomo, niektóre po prostu już schowałam, jeżeli chodzi o jakieś pierdoły, nie wiem co tam, jakieś picia, kawy proteinowe teraz są w Home Bargains, fajne, zrobione do pracy na raz, bez cukru, z dużą zawartością białka, dobrze mówię? Tak, chyba. Także wzięłam te i na szybko Home Bargains wzięłam dwie te duże sole. Słuchajcie, one są 2 kg, prawie 1,8. Kosztują 4,99 i naprawdę startują na kilka kąpieli. Dużo bardziej się opłaca niż, niż te małe. Do tego wzięłam dwa żele do kąpieli za 99p. Jeden to jest Refreshing Golden Glow, a drugi Pink Paradise. Te wszystkie rzeczy, które Wam pokazuję, są nietestowane na zwierzętach, i sól, i te żele. W Home Bargains także wzięłam syrop do kawy, słuchajcie. Jeżeli chodzi o syropy bez cukru, to mogę pić tylko Marion, tak, te oryginalne, lub te z Home Bargains. Niestety te z TK Maxa mają w sobie jakieś chemikalia, które tworzą coś w moim brzuchu takiego, że ja mam boleści, ale to takie boleści, że po prostu nie da się tego wytrzymać. Mimo tego, że w TK Maxie są super, super, super smaki, no to nie mogę właśnie przez
cokolwiek tam tego chemicznego, co oni dodają, bo wiadomo, że wszędzie, gdzie jest zero cukru, to jest fu niezdrowej chemii. I wszystkie te produkty zero cukru, które jak do tej pory skanowałam, pokazują się na czerwono, że są niezdrowe, no ale coś za coś. Także ten też jest bez cukru, ale chemia, która jest w tym syropie, jest jakaś lepsza, ponieważ nie mam bóli brzucha i to jest pumpkin spice. No oczywiście na porę taką musi być pumpkin spice. Home Bargains kupiliśmy te same kotki treat, o których Wam mówiłam, że Baser uwielbia je, świąteczna edycja. Tu ma jeszcze jakieś żółte, powinny być jeszcze czerwone, ale nie wiem, gdzie zniknęły. Jeżeli jesteśmy przy Basterze, to te duże paczki, słuchajcie, one są świetne. 320 gramów po chyba 3,99 i tu mamy samą kaczkę. Tutaj mamy pomieszany kurczak. Tu mamy drugie opakowanie samej kaczki, bo on kaczkę uwielbia. I tu mamy po prostu kurczak, ale patyczki. W Home Bargains też wzięłam jedną farbę różową. Nie było w ogóle skrabów do ciała. Słuchajcie, znacie jaka maseczka z Face Factu. Niestety były dwa rodzaje. Była taka niebieska z ciastem i różowa z ciastem, ale tej różowej nie było, także będę na nią polować. Ale mam chociaż jedną nową. I jak jesteśmy przy maseczkach, udało mi się dorwać taki czteropak z tego Wild. I kiedyś miałam którąś z tych masek, nie pamiętam już którą, ale te były fajne, bo są cztery takie maseczki, do tego jest też opaska. Miałam jakiś zestaw już właśnie z ten sam, tylko inne były maski i byłam z nich zadowolona i cena też jest spoko, a ja prawie masek już nie mam, także super mi się udało z tym. I kupiłam Gillette Venus, maszynkę do golenia, one są Home Bargains tanie i są bardzo dobre. Później poszłam do TK Maxx. Do TK Maxa poszłam z dwóch powodów. Pierwszym powodem było to, że chciałam kupić jakiś skrab do ciała. I Boże, 80% skrabów do ciała w Home Bargains jest z firm testujących na zwierzętach. Jak wiecie, ja staram się jak mogę. Są produkty, które mam u siebie w kosmetykach czy tam w chemii, które testują na zwierzętach. I ja przyznaję się do tego bez bicia, bo ja nie wszystko sprawdzam, czasem nie jestem w stanie wszystkiego sprawdzić. Dużo firm też nie ma takich informacji, ale jeżeli mogę, to staram się jak najbardziej wybierać te produkty, które nie testują. Także miałam trochę problem ze skrabem w TK Maxx, ale w końcu znalazłam i kupiłam. I poszłam po kubek jesienny. Słuchajcie, takie brzydkie były kubki jesienne u nas w TK Maxie. Nic mi się nie podobało. Jeżeli chodzi o kubki Halloween, które też brałam pod uwagę, niefajne, jakieś takie brzydkie zielone z pomarańczowym. Były te dynki, ale one są takie pospolite, każdy ma tu dynkę, że po prostu mówi nie chcę dynki. Były jakieś, wiecie, że po prostu czaszka jest przywalona. No co mi z tego, że jest czaszka? Aha, poczekajcie. Maseczka mi spadła. Jeszcze jak mówię o Home Bargains, zapomniałam, że kupiliśmy taką miskę. Ona była za 99 zł i tutaj wrzucimy wszystkie cukierki dla dzieci, jak będą zbierać Halloween. Ale właśnie, idźmy do TK Maxa. Bo kupiłam kubek, ale koniec końców, zimowy. Nie mogłam się powstrzymać. A, to kupiłam w TK... A, i świece. Chciałam kupić świecę taką samą, jak mam tą Pumpkin Spice, która wygląda jak kawa. Bo ona pachnie tak, jak niewiele moich świec w życiu tak pachniało. Niestety nie było żadnej, że tak powiem, kawy do zapachowej, żadnej nie było, po prostu żadnej. Będę szukać ich na Amazonie lub na eBayu, bo naprawdę te świece są dla mnie najlepsze. Więc póki co wąchałam bardzo dużo innych świec, ale jakoś nic mi się nie spodobało, a brać coś na siłę i wydawać kasę to dla mnie jest bez sensu. No, więc w TK Maxie kupiłam takie wielkie ryby. Hot Skin za... One były super cena, 2,99 i jest ich 3. Do tego wzięłam za 4,99, ale one są tu beef i palok. Zobaczcie, jakie duże i naprawdę pełne mięsa kości. Do tego wzięłam piłkę. Słuchajcie, jaka piłka? Piłka była za 5 funtów, ale zobaczcie, jaka fajna. Mega, nie? Popatrzcie. Pumpkin. Wzięłam... Jeżeli chodzi o skraby, wzięłam sobie dwa, tak jak mówiłam, które nie testują na zwierzętach i są wegańskie, jakbyście chciały kupić. Jest to Sanctuary Spa i jest to Robbie Out Natural Oils i jest to 24 godziny nawilżenia i jest to Coffee Scrub, także wiecie, kawowy musiałam po prostu wziąć. On ma tutaj, nie wiem ile, 300 gram i on był za 3,99 i wzięłam jeden duży z firmy Kiroa. Miałam kiedyś od nich taki różowy, który był średni, ale
Ten zapach mi się mega spodobał. Blueberry i Niancina Macide, cokolwiek to jest. On kosztował 6,99, także trochę więcej, ale mamy go tutaj dwa razy więcej, jak dobrze pamiętam, bo jest tak 600 gram. Bardzo ładnie pachnie. Także mam te dwa skraby, no bo skraby mi się już, znaczy skrab jeden został mi i już mi się kończy. Wzięłam sobie, słuchajcie, też miód na temat tego, co mówiłam o miodzie. Wzięłam sobie właśnie taki miód lejący i on był w fajnej cenie. Jest to naturalny miód i on kosztował, słuchajcie, za 340 gramów 2,99, także naprawdę fajna cena, ale oczywiście na miodach się nie znam, także jak możecie poradzić, jaki najlepiej i tak dalej, to piszcie. A jeżeli chodzi o kubek, którego miałam naprawdę nie kupować, który miał być wiosennym kubkiem, ale nie dało się, to zobaczycie go. On kosztował 5,99, ale zobaczcie, zobaczcie, jaki on jest piękny. Jak mi ktoś napisze, że on nie jest piękny, to po prostu walnę. Ja wiem, że każdy ma inny gust, ale no nie mogę, on jest. W ogóle on mi się kojarzy z Polską Ludową. Nie wiem dlaczego, chyba że jest ta czerwona biel, jak te rysunki są zrobione, ale jest tak piękny, jest tak no niesamowity. W środku jest czerwony i ma bardzo dużą pojemność, bardzo dużą. A ja lubię teraz duże herbatki i jest to Winter Forest Dishwasher. Myślałam, że pisze, kto go zrobił. Nie wiem, ale dajcie znać, co myślicie o tym kubku. Dla mnie jest petarda. I co kupiliśmy w Aldi? Znaczy ja kupiłam pomarańcze, cytrynę, borówki i maliny do herbaty, bo ponoć takie są najlepsze. Jakieś tam wody kupiliśmy i tak dalej, ale z takich rzeczy domowych wzięłam sobie na spróbowanie diffuser z pumpkin. Po prostu o zapachu pumpkin. Niby tutaj jest też cynamon, także może też z cynamonem. A jest faktycznie z cynamonem i jabłkiem, także bardzo ciekawie. Nie wiem, jak pachnie, dam Wam znać w następnym vlogu. I dorwałam tam świecę, która mi się nawet spodobała. Sweet Almond and Macaroni. I ona naprawdę pachnie ślicznie. Kosztowała chyba 3,99, także dużo, dużo taniej niż w TK Maxie. A pachnie... O Jezu, super i słodko. Wiadomo, że czasem jak się zapali te świece, to nie pachną, ale mam nadzieję, że ta będzie pachnieć. Także takie moje zakupy. Dużo dla psa, jak zwykle, ale nasze oczko w głowie musi mieć. Super, udało mi się Wam pokazać wszystkie zakupy, a teraz idziemy na spacerek. Zapomniałam Wam jeszcze pokazać tej Caterpillar. Słuchajcie, one są świetne, one są ogromne, zobaczcie, dotąd aż. I ona kosztuje w Home Bargains 4,99, jest dokładnie taka sama w PZ Home za 10 funtów, za 10, a tu macie za 5, jak widzicie radość jest i ona piszczy, czekajcie. Co to, wszystko piszczy? Także zobaczcie, jaki pies jest zadowolony. No, a zapomniałam właśnie Wam powiedzieć, że byłam w PZ Home, ale żadnych promocji nie było, tak jak myślałam, tak jak czytałam. Widać, to nie w każdym PZ Home było, ale tak jak mówię, ta dżdżownica, która jest po prostu przepiękna. No kurde, 5 funtów za taką wielką dżdżownicę i chyba co druga główka piszczy, a dychę. No to jeżeli macie pieski, niekoniecznie może kupujecie codziennie im zabawki, ale myślę, że na święta takie coś byłoby super, jak widać, przetestowane przez Bastera, sprawdzone, pies zadowolony. Nie wiem, czy teraz na spacer będzie chciał iść, bo jest taki szczęśliwy. Dobra, jestem, słuchajcie, jesteśmy po spacerze i jest dokładnie godzina 18:30, także czasowo jest ok. Wszystko w sumie mam przygotowane do pracy na jutro. Muszę sobie tylko bluzę wybrać, którą będę jutro mieć ubraną. I idę się kąpać. I przez to, że mam te kule z Lasha i przez to, że wiem, że nie muszę się spieszyć, to tak po prostu aż nie mogę doczekać się kąpieli. Jestem taka szczęśliwa, że mam tą możliwość kąpania się nawet 2 godzin, jeżeli mam taką ochotę. Ja się zawsze śmieję, jak moja menedżerka właśnie z 2 dzieci, u niej kąpiel to jest maks 5 minut, bo to jest maksymalnie, kiedy ona ma czas, żeby być samą, bo jej syn jeden ma 7 lat, a córeczka chyba 2 lata. I ona jak jest w domu, to po prostu ta mała jest przyklejona do jej nogi do tego stopnia, że ona nawet w siku nie może iść, także nie ma opcji, żeby zrobić kąpiel sobie. Więc jak ja sobie pomyślę, że ja mogę iść do tej kąpieli i się kąpać,
Ja nawet, słuchajcie, ustaliłyśmy nie taką niegadaną zasadę, że nie mówię o tym, że mam dzisiaj spadej, żeby jej po prostu nie denerwować, więc idę się kąpać, będę testować wszystkie kosmetyki, które mogę na dany moment, które dostałam w tym, prawda, w tym tygodniu z Look Fantastic Glossy Box. Pamiętam, że była tam maska na włosy, był tam scrub, była tam maska na twarz, także to wszystko dzisiaj będzie już testowane. Jak wy widzicie ten film, to chyba jest czwartek, jak dobrze liczę, albo środa. Tak jak mówię, ja mam ciężki tydzień, kilka dni przede mną, ale jak wy to widzicie, to już powinna być na końcówce. Także mam nadzieję, że jest ok. Idę się, tak jak mówię, kąpać, wezmę sobie moją Pepsi Max ze sobą, zapalę świecę i zostało mi chyba 50 stron tej książki, o której wam opowiadałam, bo dość dużo jej dzisiaj czytałam. Więc na pewno ją skończę i kto wie, może zacznę następną, ale też dzisiaj jest Asia Express. Ale powiem wam, że ogólnie wypoczęłam ten weekend, także myślę, że tak szybko nie padnę i mam taką fazę na czytanie więcej. I w ogóle zdradzę wam sekret, że jestem trochę bardziej przygotowana na przyszły rok, jeżeli chodzi o journal, o pamiętnik tego, jak będę czytać. I zamówiłam sobie też takie kartki, zobaczycie, jak one przyjdą, w których będę zaznaczać, ile kartek danego dnia przeczytałam. I myślę, że zmobilizuje mnie to bardziej, bo mnie takie coś motywuje, czytam właśnie do ćwiczeń, czytam do czegokolwiek, to jest jak muszę gdzieś coś zapisać, także to jest kolejna rzecz, która będzie, pokażę wam jak przyjdzie, zobaczymy sobie, bo wygląda to całkiem, całkiem ciekawie. Jak zwykle coś jeszcze miałam wam powiedzieć, ale nie pamiętam co, także będę kończyć tego vloga i kto wie, może w tygodniu wam nagram jakiegoś kolejnego. Jeżeli wam nagram jakiegoś vloga w tygodniu, to pewnie ten vlog widzicie trochę wcześniej, czyli na przykład któryś vlog był dzień po dniu, a jak wam nic nie nagram, to znaczy, że widzicie ten vlog normalnie po dwóch dniach, także no. Dziękuję po nas ponownie, że byliście ze mną, chyba tam trzy osoby nawet doszły, także witam i dziękuję, że jesteście. I zbliżamy się do 2000, powoli, bo powoli, ale zbliżamy się i tak jak wam mówiłam, szykuję fajną paczuszkę na 2000, także warto zostać ze mną i warto subskrybować kanał. Dziękuję, pa, pa, pa!